Cześć wszystkim, mamy 10:30, a już zdążyliśmy dojechać na Warmię do naszego widza, którym jest Marcin. Witam. Pytanie do Pawła, czy się wyspałeś? No średnio, bo ja wyjeżdżałem jak jeszcze było ciemno. 4:00 rano, ale czego się nie robi, żeby nagrać fajny film? Ale powiem Ci, że warto było, bo już widziałem, że warto. Dzisiaj odcinek o maszynie, dlatego to co lubicie najbardziej, wypytamy Marcina o wszystko, co i jak, za ile, także zaczynamy. Marcin, co to jest za maszyna, do czego ona służy? Jest to aplikator RSM do aplikacji nawozów płynnych w trakcie siewu kukurydzy. No proszę. O, coś nowego. Twoja konstrukcja, wasza konstrukcja, jak to wygląda? Tak, sami to zrobiliśmy. Zamysł był taki, rolnicy zauważyli problem w klasycznym siewniku, że jeżeli nawóz jest podawany po jednej stronie, to źle się ukorzenia, tak? Ukorzenia się na jedną stronę. Więc myśleliśmy o tym, żeby podać nawóz z dwóch stron. No i w tym momencie doszło do tego, że pomyśleliśmy o właśnie dodaniu RSM-u zamiast podwójnego nawozu. Czy RSM jest w ogóle nie stosowany, tak? Nie, jest na razie rozlewany po wierzchu, no ale to jest kwestia jeszcze do rozwinięcia. Czyli, poczekaj, mówiąc, że podwójny nawóz, to rozumiem, że masz na myśli nawóz wieloskładnikowy, czyli ten klasyczny podsiewacz, tak, z jednej strony. Tak. Chcieliście zrobić podsiew nawozu z dwóch stron, a wyszedł RSM. To ciekawe. Tak, to się wyewoluowało. Jaką dawkę jesteście w stanie zaaplikować? No, czy są jakieś ograniczenia w ogóle? Generalnie ograniczeń nie ma żadnych. Możemy lać ile chcemy, no, ale tak myślimy, że do 400 litrów to jest maksymalnie na hektar. Właśnie chcemy to przetestować w tym roku. Jakie dawki są bezpieczne? 400 litrów, ale rzędowej aplikacji. Tak. Więc tutaj na hektar, jakbyśmy normalnie się zastosować, to byłaby dawka o wiele większa, tak? Więc to naprawdę jest 68 w przypadku 32 rzędowo. No. Kilogramów w czystym średniku. No dobra, chodźmy do maszyny, zobaczymy, co tam ciekawego. A nie stoimy przy maszynie? Ale z tyłu jest cały klucz. Tu masz tylko zbiornik. No dobra, odwróciliśmy maszynę. Czas się pochwalić, co zostało zmienione, co jest standardowym elementem tego siewnika. No i co było największym problemem? No standardowe elementy to wiadomo, podsiewacz mikrogranulatu, wieloskładnika. No i dołożyliśmy tutaj, najlepiej będzie w tym miejscu chyba widać. Te końcóweczki. Tak. Nasze aplikatorki do RSM-u, które leją właśnie przy rządku blisko, nie zasilając w ten sposób chwastów oczywiście. Czyli tak naprawdę koszt przerobienia tego siewnika nie był jakiś... Nie. Duży. To jest liczył się pomysł tak naprawdę. Bardzo prosta konstrukcja, tak. Powiedz nam jeszcze, co, którędy idzie tak naprawdę? Co się dzieje w momencie, kiedy już maszyna zaczyna działać? Widzieliśmy, że ona się rozkłada, tak? Czyli do transportu oczywiście, drogą publiczną możesz sobie pojechać, nie ma tutaj najmniejszego problemu. No i co? Stawiasz maszynę, włączasz wszystko, aplikujesz jeden nawóz wieloskładnikowy, aplikujesz na jakąś konkretną głębokość, jeszcze mi powiedz? Tak, około 10 cm. Możesz sobie z tym sterować? Tak, możemy to ustawić. Jest miejsce, powiedz mi jeszcze. Tutaj to jest rylica talerzowa, która podaje właśnie wieloskładnik. Tak? Jasne. Mikrogranulat jest podawany razem z ziarnem w rząd. No i RSM z drugiej strony, tak? Mniej więcej w równych odstępach. Dobra, okej. Czyli tutaj jest cały siew, w zasadzie już jest zamknięty. Powiedz mi, jeżeli chodzi o budowę takiej maszyny, bo już pewnie macie jakieś tam doświadczenie, tak? Czy to jest pierwszy sezon, kiedy w zasadzie ją stworzyliście i ją testujecie? Pierwszy sezon i teraz właśnie jesteś w trakcie testów. Chcemy sprawdzić właśnie, czy jakieś zbyt duże dawki RSM-u przy rzędzie nie będą powodowały na przykład spalenia ziarna, czy tam złego rozwoju rośliny. Tutaj sądzę, że trochę będziemy w stanie na ten temat powiedzieć, dlatego że naszym zdaniem zbyt duża koncentracja nawozu zbyt blisko nasion może być to problem, w szczególności jeżeli będzie susza, tak? Dokładnie, tak. Ale mnie jeszcze jedna rzecz interesuje, bo ty się dopytałeś o wieloskładnik, jak głęboko, wszystko ok. Najważniejsza rzecz, dodawany jest do tego siewnika RSM, aplikacja. Jak sterujecie ilością RSM-u, bo to jest najważniejsze, jak regulujecie sterowanie dawkę? Ilości RSM-u mamy z przodu przy zbiorniku. Tam jest taki zaworek, który możemy wyregulować mniej więcej wylew, ale także po prostu z licznikiem hektarów widzimy, jak wychodzi ten RSM. Możemy przyspieszyć, zwolnić, tak i dzięki temu... Czy tutaj jakieś kryzy? Tak. Tutaj są kryzy półtorówki założone. Możemy też można inne. Tak, możemy włożyć większe, mniejsze, to zależy ile chcemy tego RSM-u wylewać. Dobra, czyli powiedzmy tak, czy jest coś tutaj skomplikowanego, takiego, który jest technologią nie wiadomo jaką? No myślę, że nie. No właśnie. Nie ma komputerów, wynalazków, tu się nie ma co zepsuć tak naprawdę. Zbiornik, pompa,
No ale ja bym końcówki. No i pierwsze co najważniejsze. Ile? Ile? No tu trochę ciężko tak powiedzieć. Nie na sprzedaż, tylko ile ciebie to kosztowało. Aha, aha. Myślę, że samo zrobienie całości może się zamknąć w 4000 zł. 4000 zł, tak? Tak. Trzeba doliczyć 3 skrzynki whisky, bo pomysł. No tak. A zrobiłeś whisky w końcu? To się nie mogę głośno przed kamerą powiedzieć, ale zrobiłem. No własne użyte chyba można, czy nie można? Można, no ale zaraz będę musiał się dzielić, a wiesz, że ja z tych chytrych. No, to się zgadzam z tobą. Dobra, maszynę mamy. Słuchaj, nie przedłużając, zobaczmy po prostu jak... A nie, jeszcze miałem się zapytać o to, o coś. Co ci sprawiło największy problem przy samym montażu? Przy samym składaniu, może projektowaniu, przy całym tym projekcie, co było największym problemem? No, pewne były obawy, że coś tam będzie problem właśnie z tym dozowaniem, ale okazało się, że wychodzi bardzo precyzyjnie, bo już testowaliśmy go wcześniej troszeczkę i da się to fajnie wyregulować. Dużo lepiej wychodzi niż na przykład wieloskładnik, nie? Bo tutaj ciśnienie utrzymują właśnie te kryzy, które tu są, więc dzięki temu wszędzie jest jednakowa dawka, prawda? No dobra, zobaczymy jak to działa chyba, co? Patrzmy, to będzie najciekawsze. Wsiadasz jeszcze do ciągnika, porozmawiasz chwilę? Ty wsiadasz. Ja wsiadam. Jesteś bliżej. Jestem chudszy i się zmieszczę, a role się odwróciły. Tym chudsze to nie wiem. Co, wsiadamy do ciągnika? A czekaj, no przecież musimy zalać RSM jeszcze. No, no tak. Lejemy. No dobra. Istotną rolę spełniają tutaj sita, które ukazują nam, w jakim tempie będzie się wysypywał nawóz. Większość ludzi je wymontowuje, właśnie ze względu na to, że sypie się wolno, ale on nam właśnie ukazuje, co się będzie działo. No i oczywiście chroni wysiewacze przed jakimiś tam granulkami za grubymi i tak dalej. Czyli twoim zdaniem sita jak najbardziej tak? Tak, one powinny być. Ja mam dla was propozycję. Proponuję zrzutkę urządzić. Marcin, damy radę zrobić zrzutkę pod filmem na skarpetki dla Kamila. Tu mamy komputer wysiewu, który pokazuje nam, czy wszystkie sekcje sieją, pokazuje nam pole, jakie już obsialiśmy i prędkość, jaką siejemy. Dodatkowo tutaj jeszcze pokazuje nam podciśnienie. Musimy dobrać się do ziarenek odpowiednio. No i tutaj mamy włącznik RSM-u, który włączamy, kiedy rozpoczynamy aplikację. Maszyna sama jeździ, także już autonomiczny pojazd, tak? Jasne. Słuchajcie, nie byliśmy w stanie jednak być w środku ze względu na dźwięk. Co jest z tym dźwiękiem? Coś było modyfikowane. Strasznie głośno pracuje. No tak wyszło, niestety nie zdążyliśmy dorobić mu tłumika. Mieliśmy problem z tym ciągnikiem taki, że on nie miał mocy po prostu. Kupiliśmy go dosyć niedawno. No i tak w drugim Fergusonie zauważyliśmy w mniejszym, że ma taki sam tłumik, więc postanowiliśmy go zdjąć i ciągnik od razu odżył, czyli poprzedni właściciel po prostu założył jakiś najtańszy, najmniejszy tłumik jaki był, tak. Niedostosowany. Marcin, ale słuchaj, ty jesteś skromny człowiek z tego co ja widzę, dlatego że ja już tatę wypytałem trochę o tę maskę, bo coś mi się nie zgadzało. Z tyłu ładna, ciągnik okrągła. Jest kwadratowy, z przodu no coś mi nie grało. Powiedz co z tą maską, co robiłeś ja no, i jak zrobiłeś? Tą maskę zrobiliśmy sami, zrobiliśmy formę. Najpierw, tak? I potem z żywicy zbudowaliśmy całą maskę od nowa. No, żeby ładnie wyglądało, tak? U nas najważniejsze było, żeby sprzęt był bardzo prosty, bo my na jesieni podnajmujemy ludzi i tam nie może być komputerów i tam cudów wianków, tak? To musi być bardzo prosta obsługa. Każdy wsiada i jedzie, także... Ale wiesz co, zauważyłem, że oni z żywicy cudownie lepią. Wiesz dlaczego? Bo ja wędkarz. I wiesz co zauważyłem na podwórku? Platforma do wędkowania. I mówię, skąd oni wzięli
takie dno, a to jest dach od Volkswagena. Bagażnik, bo ja się zakładam, że dach zaraz... od Volkswagena, dobrze mówię. Nie, chyba od Fiata. Od Fiata chyba. Od Fiata, no, tak. Rozumiesz i pół. Dobra. Potrzeba matko wynalazku. Dobra, dalej. Robicie to komercyjnie, czy robicie to na własne potrzeby? Czy stworzyliście maszynę, chcecie ją sprzedawać jako prototyp? Jako prototyp teraz jest zrobione, jak to wygląda? Obecnie robimy to na własne potrzeby, aczkolwiek jest już duże zainteresowanie rolników, więc będziemy to świadczyć jako usługę. A czy jakaś produkcja, to zobaczymy w przyszłości. Kwestia tego, jakie będzie zainteresowanie. Mnie bardzo interesuje, skąd się wziął pomysł. Co Was zainspirowało, żeby stworzyć taką maszynę? Znaczy, no, generalnie gospodarstwa coraz więcej chcą wysiewać różnego rodzaju nawozów. No i jeżeli my wysiejemy te RSM, tak, czyli zaaplikujemy, no to mają ten jeden zabieg mniej, tak, jakby, czyli już mają... Oszczędność przejazdu. Oszczędność, tak. A powiedz mi, dużo w tym roku już hektarów zasialiście? Około 500, tak, plus minus. Już tym, siewnikiem z RSM-em, tak? Znaczy, dwoma siewnikami, mam jeszcze drugi, a za RSM-em generalnie posialiśmy tam może około 20, tak. I czy już... Do czego zmierzam? Chodzi mi o to, czy już widzicie potrzebę jakiejś modyfikacji, bo to zawsze w prototypach tak jest, że widzi się, że coś chce się zmienić. Coś w przyszłym sezonie będzie innego? Tak, myślę, że jak ciągnik zaraz podjedzie, to spróbujemy to pokazać, jakie zmiany chcemy wprowadzić na przyszły rok dodatkowe. Czyli już są pomysły. Tak. Zanim podjedzie, to jeszcze zapytam stanowisko, tak? No bo zauważyliśmy z Pawłem, że jest dużo tego pleży, tak? Olbrzymia ilość. Tak, to jest... powiedzieć naszym widzom, co jest przyczyną? To jest całkiem nowe stanowisko, które było przez lata zaniedbane mocno. Świeża dzierżawa. Tak. I próbujemy walczyć z tym, tak? Opryski poszły, zobaczymy, jak to wyjdzie. Wyjdzie, no co ma nie być? Wyjdzie. Musi być. Dobra, podjeżdża, no to co? To ja mu Maxa się zatrzyma, nie? Może nawet na dole niech się zatrzyma. Szczególnie musisz zwrócić uwagę na drutowce na tym stanowisku, jak to był jakiś ugór czy coś, bo lubią się zająć kukurydzą i one i dziki. Znaczy, tak, ziarno mamy zaprawione generalnie od drutowca. No, zobaczymy też. Nie idzie porozmawiać. Powiedz mi, co po tym sezonie już wiesz, że zmienisz? Bo na pewno w prototypie coś trzeba zmienić. Znaczy, na pewno zmianie ulegną miejsce mocowań tych aplikatorków do Czyli aplikacji, tak? Mówimy o tych dyszach do RSM-u i wężykach, tak? Tak. One lecą tutaj na tył, ponieważ zauważyliśmy, że pomimo tych wężyków jednak chlapią trochę nasiewnik, a to spowoduje, wiadomo, korozję w szybkim tempie. Dodatkowo będzie można dzięki temu zastosować mieszaninę z herbicydem. No super, tak, przejdźmy dalej, wyżej, tak? Rozsiewacz do nawozów, też zmodyfikowane, podniesione do góry. Co było przyczyną? Przyczyną było ciągłe zapychanie się tego siewnika, jeżeli chodzi właśnie o wysiew nawozów. Po prostu zbiorniki były za nisko i musieliśmy je podnieść. Dodatkowo zrobiliśmy to całą nadstawkę, tą czerwoną, którą tam widać. No, zbiorniczki były bardzo małe, a producent twierdzi, że jeżeli mamy rozsiewacz tutaj mikrogranulatu, to nie da się założyć dużego zbiornika. No, jak widać, można to zrobić, tak? Czyli ten... trzeba było poprawić. Tak. Poprawki trzeba wprowadzić. Ta cała część jest dołożona przez Was, tak? To była oryginalna część na ramach. Jasne. No to faktycznie to podwoiło jakby objętość, tak? Tego zasobnika. Wchodziło w 300, teraz wchodzi 600, także no dokładnie podwoiło. No ale co, nie zapytaliśmy tak naprawdę, co Ty w ogóle tutaj siejesz? No, siejemy kukurydzę, tylko że tak trochę inaczej niż zwykle, ponieważ mamy tutaj około 30 różnych odmian kukurydzy namieszane. Ile? Około 30. Tak. Mamy tutaj pioniery, LG-ki i tak dalej, i tak dalej. Ja się spytam, jaka jest przyczyna? Jaka jest przyczyna? W zeszłym roku był jeden z rolników, który po prostu stał źle finansowo i zbieraliśmy mu nasionka, te, które zostawały u różnych gospodarzy. No i posialiśmy mu tam połowę tymi nasionkami, połowę hektarów, które miał tymi nasionkami i resztę obciął tam, nie wiem, pionierem chyba prawdopodobnie. No i się okazało, że ta mieszanka była dużo, dużo wyższa i dużo większą masę miała generalnie. No i tak postanowiliśmy powtórzyć ten proceder, powiedzmy, tak? I sprawdzić, co się wydarzy. Czy napiszcie w komentarzach, czy wyście już próbowali takiego rozwiązania? Jak ja pierwszy raz słyszę. No, można, Słyszałem dwie, trzy odmiany, ale 30. Można. Dobra, to co? Jeżeli macie pytania, piszcie koniecznie w komentarzach, postaramy się na nie odpowiedzieć wraz z twórcą tutaj maszyny. I co? Prosimy w razie czego łapkę w górę, subskrypcję,
dzwoneczek. I ja jeszcze mam prośbę do Marcina. Ja bym miał, żebyś w trakcie sezonu przysłał nam zdjęcia, to zamieścimy na kanale, jak ta kukurydza przy takiej aplikacji RSM wygląda. Jasne, nie ma problemu. Ponieważ to strasznie daleko, więc nie chcę obiecywać, że przyjedziemy jeszcze raz. Znaczy, to jest okay. Tak ładnie, że ja na pewno przyjadę, zresztą... A, no to nie, to Kamil zrobi zdjęcia. Cześć. O, dziękujemy. Do zobaczenia. Chcielibyśmy jeszcze nawiązać do komentarzy pod ostatnimi filmami. Muszę nim jeszcze. Pytacie, co robić z kukurydzą, która ucierpiała w wyniku mrozów. Mhm. Moim zdaniem nic. Zgodzisz się? No, kontynuuj. Jej brakuje teraz przede wszystkim ciepła. Słuchajcie, parę dni ciepła, kukurydza zaskoczy Was. Ona sama się zregeneruje i ruszy mocno. Ona ma teraz około 2 listków. Te listki są żółte, częściowo nawet przez ten mróz tak mocno uszkodzone, że aż przysuszone. Mhm. Nie ma sensu aplikować żadnych odżywek, bo jest po prostu jeszcze za wcześnie. Na odżywki przyjdzie czas w fazie około 5 liścia, kiedy się zawiązki kol budują i to jest najważniejszy okres. Pamiętajcie, że każdy zabieg dolistny to też jest stres dla rośliny, a ona już miała w tym roku wyjątkowo dużo stresów. No ja przede wszystkim też namawiam Was do jednego, żebyście zawsze liczyli pieniążki. Jeżeli coś, nawet skusicie się na jakieś konkretne rozwiązanie, sprawdźcie to sobie na jednej części pola. Czy to będzie miało efekt, czy nie będzie miało efektu. Dlatego, że nieraz po prostu nie warto jest wykonywać konkretnego zabiegu. Właśnie ze względów finansowych to ostatnio bardzo często też liczymy. Czasem warto, tylko nie wiadomo, co pomogło. Czy ocieplenie, czy biostymulator. A to właśnie też. 2 dni przed ociepleniem, jak zastosujecie biostymulator, może być efekt taki, że... Ciepło da, zrobi swoje, a będzie to zasługa biostymulatora. Może tak być, nie musi. Jak zrobicie na połowie, to będziecie warto widzieli. Warto sprawdzić. Tak? No i tutaj zwróćmy uwagę, że dzisiaj jesteśmy przy siebie kukurydzy i mamy Dzień Matki, 26 maja. To bardzo późno, ale... No mamusia nie dzwoniła do ciebie. Bo ja już dzwoniłem do mamusi i mamusia wie, że bardzo kocham. Moim zdaniem przy mrozach, które wystąpiły w tym roku 20-21 maja, ten późny siew jest uzasadniony. Zobaczymy.